Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS, czy to poprzez portal Magiczny Wróć, czy też stronę Tip & The Nation. Linki do obu portali na dole w opisie filmu. Proszę pamiętać, aby móc korzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie. Również nie stawiam kart dotyczącej zdrady. Również tutaj wystrzegam się przed tym, aby nie powielać tych samych pytań, aby nie drążyć już w prognozie. Raz podana jest sekwencja słów, która została użyta, ma być taka, a nie inna. Również na Facebooku tutaj się odniosłam do tego. Myślę, że bardzo ciekawy artykuł, warto gdzieś tam po niego sięgnąć. Również w kwestiach zdrowotnych sprawdzam, jeśli już, na co warto zwrócić uwagę. Nie prosimy też o diagnozę, nie prosimy też o informację, który lek jest dla Was skuteczniejszy. Od tego są osoby wykwalifikowane. Moim zdaniem i w moim przekonaniu gdzieś tam karty nie do końca winny w tym kierunku zmierzać. Również, moi drodzy, nie odpowiadam na tak zwane dopytania. Więcej informacji, szczegółów również na dole w opisie filmu. Zachęcam się do zapoznania. Pamiętajcie też o tym, żeby zanim wyślecie SMS-a, przeczytajcie go, czy wszystko jest takie, jakie być powinno. I teraz tak, aby skorzystać z usług poprzez Magiczne Wrota, link na dole, gdy klikniecie w niego, będziecie mieli koszta za jednego SMS-a pokazane. I w treści SMS-a wpisujecie INT.254, następnie skrót IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia i punkty zaczepienia, jeśli w jakiś tam sposób chcecie tutaj ogólnej wróżby, czy to na miłość, czy to na sprawy zawodowe, czyli szukam, czyli chcę się uwolnić, a czy gdzieś tam wrócimy do siebie, jeżeli macie takie zagadnienie, bo czasem jest tak, że pytacie miłość na czerwiec i macie wrażenie, że karty chciałyby Wam pokazać, że on do mnie wróci. Jeżeli masz takie pragnienie, to po prostu zapytaj wprost. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, czy szukasz pracy, chcesz zmienić pracę, czy jesteś dwutorowo zawodowo powiązana, a może jeszcze jakieś inne tutaj kwestie są do przekazania. Zaraz wrócę. Okej, no to jestem ponownie. Zatem, moi drodzy, jeżeli macie coś w kontekście zadania pytań, to warto zadać otwarcie i wprost. I na Magicznych Wrotach również podajecie właśnie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania, no i te punkty zaczepienia. I wysyłacie tego SMS-ka pod numer 7636. Jeżeli chcecie korzystać poprzez Tip & The Nation, tam nie trzeba napisać, że na YouTube, bo wszystkie pytania są od razu realizowane na YouTube, ze względu na to, że nie ma możliwości Wam odpisywania. I teraz tak, wpisujecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania i punkty zaczepienia, o których mówiłam. Jeżeli nie ma Waszego imienia bądź Waszej daty urodzenia, nie ma możliwości postawienia Wam karty. Zatem pilnujcie też tego. Odnośnie live'a, moi drodzy, czasem jest tak, że Wy macie jakby mylne przeświadczenie tego, jak to wszystko wygląda. I miałam też takie dopytania, czy też w zasadzie zarzuty, że wysłane zostały pytania na Magiczne Wrota. Było ich tam kilka, a nie dostałam odpowiedzi. A to pytanie było wystosowane, nie wiem, po pół godzinie od wysłania pytania. A live skończył się dosłownie, no live trwa średnio 2-3 godziny, tak? Zatem trochę za wcześnie zostało to zagadnienie wysłane. Mało tego, jako dowód wysłania pytania były zupełnie inne pytania do mnie, co prawda, bo było tam ten INT254, ale zupełnie nie ten SMS. Zatem jeżeli chcielibyście weryfikacji, chcecie tego, co w jakiś ten sposób, żeby sprawdzić, to też Wy sprawdzajcie ze swojej strony, czy wszystko jest dobrze, bo gdy gdzieś tam jest ten zarzut, a jeszcze w jakiś ten sposób jest niesłuszny, a jeszcze SMS jest nie do końca taki, no to kurczę, jakoś to wszystko się nie spaja w całość. Zatem też bądźcie uważni i czytajcie, słuchajcie informacji, jak to wszystko wygląda. W live'ach idę według kolejności przesyłania Waszych SMS-ów, dlatego skaczę pomiędzy Magicznymi Wrotami a tipem.
I też tutaj dlatego jest ograniczenie czasowe, aby mogła odpowiedzieć na wszystkie. Zatem troszkę uwagi, a myślę, nie będzie tutaj konieczności stosowania takich dodatkowych pytań. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie. Więcej informacji na dole w opisie filmu. Próbuję włączyć tutaj kamerkę. Dobra. Idziemy na tipa. Jest pytanie od Wiolci. Co on ukrywa przede mną? Nie lubię takich pytań ze względu na to, że po pierwsze, jeżeli jest to osoba, którą gdzieś tam poznajesz, to tak naprawdę nic nas to nie powinno obchodzić. Jeżeli jesteś w relacji z jego osobą, to tak naprawdę warto by było zapytać go, czego się obawia, co skrywa, może jesteście w stanie sobie pomóc. Jeżeli chodzi o jego datę urodzenia, karty mogą go podpowiadać, że on w jakiś sposób będzie potrzebował jakby takiego poczucia swobody, przestrzeni, i może w jakiś ten sposób nie umieć gdzieś tam tego nazwać czy zdefiniować, bądź przekazać, że tego potrzebuje. Zobaczmy, co tutaj jego osoba może chcieć skrywać i czy karty chcą ci odpowiedzieć na to zagadnienie. Pokażcie karty. Pokażcie karty. I teraz tak. Co? No i jest karta stop w blokadach, czyli tak naprawdę w jakiś tam sposób nie do końca ma to być w tą. Poprawić komunikację to trzeba, porozmawiać z jego osobą. Może również pokazywać się historia, w której on czuje jakiś mały komfort, jeżeli chodzi o kwestię waszego jestestwa, bo to jest dyskomfort, to co jest nieuniknione. W dyskomfort w działaniach, jeżeli chodzi o kwestię być może z twojej czy z jego strony w twoją, ale karta jest blokady w odpowiedzi. To, co należy zrobić, poprawić przede wszystkim tutaj komunikację. Karta rydwana również z dyskomfortem, czyli dyskomfort przy przemieszczaniu się, również może mówić o tym, że jego osoba potrzebuje właśnie poczucia niezależności i może nie umieć tego przekazać. To się tu pokazuje jako coś, co może nie umieć zdefiniować, nazwać, a być może nie chce w jakiś ten sposób cię urazić, na przykład, że chciałby tutaj przestrzeni. Zatem coś takiego mi się tu zarysowało. Mam pytanie od Gabi. Cześć Agiatis, czy do końca tego roku pozostanę singielką? Pozdrawiam cię serdecznie. Nie mam twojej daty urodzenia, zatem nie jestem w stanie ci postawić kart. Poproszę na maila twoje imię i twoją datę urodzenia i to pytanie. Marzena, dzień dobry, piękna kobieta. Mail wysłany, niedziela, godzina 8:18. Dobrze. Jej intencje do twojej osoby. Jej intencje w stosunku do twojej. Jej intencje w stosunku do twojej osoby. Jej intencje. To, co się tu pokazuje w stosunku do twojej osoby. Jej intencje. Jej intencje. Co ona ma tu w głowie? Ona nie wie w jakiś tam sposób, gdzie cię tutaj wsadzić, nie wie co o tobie sądzić, gdzieś tam w jakiś tam sposób jeszcze walczy z myślami, jak to tam z tobą jest. Jest szczera w swoich zamiarach wobec twojej osoby, ale może czasem gdzieś tam nie być spójna z tym wszystkim, może gdzieś tam jej braknąć konsekwencji, może również chcieć w jakiś tam sposób, nazwijmy to, potrzebować jakby odpoczynku od twojej osoby. Zatem nie mam nieszczerości, mam wrażenie, że w jakiś tam sposób sprawdza, kim ty, że jesteś, jakie ty też masz jakby tutaj intencje, ale nie mam nieszczerości z jej osoby, ze strony jej osoby. Może być jakby też osobą, która będzie potrzebowała więcej czasu, ale również w jakiś tam sposób może chcieć odpoczynku finalnie od twojej osoby, i żebyś tego nie odebrała brała w negatywie. Okej.
twoja jego osoba w stosunku do jego, jak to wygląda z jego strony, twoją osobę, jak to wygląda. Z jego strony tutaj. Jego osoba może w tym momencie w jakiś tam sposób potrzebować takich własnych przemyśleń, kontemplacji, może chcieć emocjonalnie w jakiś tam sposób być powściągliwy, ale patrzy w sposób pozytywny na twoją osobę, on będzie potrzebował teraz takich konkretów rzeczowych, patrzy na ciebie jakby przychylnie, emocjonalnie, może gdzieś tam być powściągliwy, potrzebuje czasu, ale też w jakiś tam sposób on będzie w twoją stronę patrzył tak, że jeśli pewne rzeczy się będą przeciągały, to wtedy warto, żebyś mu pomagała. Bo karta, to co jest w negatywie tutaj, karta siódemki monet, czyli zbyt długi okres czasu, gdy będzie się realizował, może powodować jakby alienację. Zatem, jeżeli chodzi o jego osobę w twoją stronę, tutaj jest konkret, wiadomo o co chodzi. Tutaj patrzy na ciebie w sposób pozytywny, przyjacielski, ale również i wraca myślami do twojej osoby. Emocjonalnie powściągliwy, może potrzebować w swojej przestrzeni, ale jak będzie to zbyt długo trwało, to wtedy warto, żebyś też w tą stronę gdzieś tam się może nie tyle angażowała, co wspierała. O, może tak. Horoskop od 18 do 24 maja. Poprzedni tydzień sprawdził się. Dziękuję za weryfikację. Horoskop od 18 do 24 maja. Pokażcie karty. Horoskop od 18 do 24 maja. A okej, jak to się rysuje? Dobrze, moja droga, możesz tutaj zwracaj uwagę na jakieś straty, na zguby, na to, aby czegoś też nie przegapić, bo mam pokazane, że coś jest przegapiona, jest jakaś strata, bądź trzeba coś wyjaśnić w aspekcie jakiegoś dziecka. Też mi się to rysuje. Karty też pokazują, że odkryjesz kogoś prawdziwą twarz, że to, że ktoś założył maskę, dla ciebie będzie już jasne, dlaczego tak to ktoś robił, bo jakby jest zubożenie maski, czyli to, że odkrywasz prawdziwą twarz jakiejś osoby w tym tygodniu. Karty też pokazują tutaj, żebyś w jakiś tam sposób swoje jakieś kompleksy przepracowywała i zostawiała też za sobą. Karta świata z Giermkiem Kielichów, otwórz się, przepracuj kompleksy. Giermek Kielichów z piątką denarów może mówić o jakichś właśnie zagubieniach, gdzieś tam jakieś poczuciu straty. Być może będzie ci brakować jakiejś bardzo małej osoby, młodej, młodszej od ciebie, no dziecka, bo to jest jakiś niedosyt, jakieś mam tej osoby mniej niż bym chciała, niż bym się spodziewała. Również tutaj karty pokazują, że jakieś maski zostaną odkryte i będziesz widziała całość, ale również karta piątki denarów bardzo często mówi, uważaj na zguby, straty, ale również na operacje finansowe, żeby manko się nie pojawiło. Pozdrawiam cię serdecznie. Idę dalej w pytaniach tutaj. Nicole, witam. Co mnie czeka w miłości do końca lipca? Czy poznam kogoś nowego? Co ciebie czeka w miłości do końca lipca? Czy poznasz kogoś nowego? Pokażcie karty. Do końca lipca. Czy poznasz kogoś nowego? Miłość do końca lipca. Czy poznasz kogoś nowego? Pokażcie karty. Dobrze. Czy poznasz kogoś nowego?
Do tego czasu możesz poznać kogoś, ale to będzie jakby historia przejściowa, ulotna, chwilowa. Zatem do końca lipca masz pokazaną jakąś historię przelotną, ulotną. Coś, co gdzieś tam daje takie tło emocjonalne, coś, co karty nazywają romansem, czyli jakąś historią, która gdzieś tam będzie towarzyszyła bardzo krótki okres czasu. Mam wrażenie, że nie tego gdzieś tam samego szukacie, że to nie ta sama historia, nie ten sam jakby, nie to samo patrzenie w aspekcie jakby emocji czy też związku. Zatem tak, pokazuje się ktoś, może być to jakaś historia ulotna, przelotna, nie trwała, ale zatem tak, może coś takiego się zarysować. Warto określać to, czego się oczekuje, to, czego się chce i wtedy można też zmieniać bieg zdarzeń, aby w jakiś ten sposób tak zwanych rozczarowań nie było. Natalia, dzień dobry, Agnieszka. Proszę o parę słów na temat mojej przyszłości. Konkretnie chodzi o miłość, związek, zakładanie rodziny. Czy to kiedyś się wydarzy i czy to będzie szczęśliwe? Czy to się wydarzy i czy to będzie szczęśliwe? Pokażcie karty. Jest jakaś blokada w tym pytaniu tutaj. Nie wiem, czy już kiedyś gdzieś tam to nie było zadane. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie związkowe, karty pokazują, że trzeba coś posprzątać, coś, co zostawiło jakieś pokłosie z przeszłości. Karty też pokazują, że jakaś osoba będzie chciała wkraczać w Twoją energię. Już teraz, już niebawem, o ile to się już nie dzieje, ale ta historia będzie trwała kilkanaście miesięcy, nie więcej, by potem w jakiś tam sposób mężczyzna z drogi mi się pokazał, z którym możesz funkcjonować razem. Zatem tak, masz szansę utworzyć relację partnerską trwałą do 2 lat od dnia dzisiejszego z osobą, która będzie albo zajmowała się logistyką, transportem, bądź podczas jakiejś podróży, bądź przemieszczania, jest tutaj historia Waszego poznania. Osoba, która będzie najprawdopodobniej starsza od Ciebie, osoba, z którą możecie nie tylko w jakiś ten sposób czuć powiązanie emocjonalne, ale również będziecie dla siebie też przyjaciółmi. I po tym zdarzeniu może chcieć próbować Ci ten spokój, to bateria się rozładowała. Po tym szczęściu tutaj może się pokazać, że ktoś może chcieć Ci burzyć to do roku czasu. Może ktoś próbować w jakiś tam sposób ściągać Cię na inną drogę i będziesz decydowała wtedy, czy gdzieś tam burzyć to, co sobie układasz, czy w jakiś tam sposób osoba, która będzie się wydawała mądrzejsza, która osoba będzie Ci gdzieś tam ciągnęła Cię przez aspekt tutaj nazwijmy to intelektualne, będziesz chciała zakończać to, co się tu pojawiło. Zatem, jeżeli chodzi o kwestię Twojej przyszłości, konkretnie o miłość, związek, już teraz pokazuje się, że trzeba uwolnić się od jakiejś historii, która ma pokłosie na historie emocjonalne, z czegoś się wyswobodzić, bądź przestać realizować jakiś stały schemat zachowań, który pokazuje się w powtarzalności. Jakaś energia już mi się teraz pokazuje, która może chcieć sięgać po Ciebie, nie zmienisz później jakby zdanie i to się też zakończy, to będzie trwało kilkanaście miesięcy, później poznajesz osobę, która gdzieś tam jest albo w podróży, albo w drodze, albo gdzieś tam zajmuje się ta osoba logistyką, bądź posiada jakiś transport, ale ja mam wrażenie, że ta osoba gdzieś tam również niby jest nowa, ale on mi się pokazuje tak jakby gdzieś tam już albo ktoś o nim Ci mówił, albo w jakiś tam sposób gdzieś tam już usłyszałaś o jego osobie. Później, po roku czasu od tego, karty pokazują, że ktoś będzie chciał Ci to zburzyć szczęście i Ty będziesz decydowała, czy się na to godzisz, czy też nie. Ściskam Cię. Monika, jestem obecnie bez pracy od kilku tygodni, poszukuję nowej, kiedy znajdziesz zatrudnienie. Pokażcie karty. Kiedy znajdziesz zatrudnienie?
Monika, kiedy znajdziesz zatrudnienie? Pokażcie karty. Kiedy znajdziesz zatrudnienie? Kiedy znajdziesz zatrudnienie? Kiedy znajdziesz zatrudnienie? Kiedy znajdziesz zatrudnienie? Jeżeli chodzi o kwestię zatrudnienia, pokazujesz mi się w okolicach sierpnia jako osoba, która jest w aktywności zawodowej. Karty pokazują tutaj, że będzie trzeba się mocno wykazać i będzie to historia, która w jakiś tam sposób może wymagać też nauczenia się czegoś, być może doszkolenia do tego, ale to będzie jakby historia jakby rozwojowa. Może to być historia aspektu poprzez działanie mężczyzny, czyli mężczyzna będzie szefem. Tutaj może w jakiś tam sposób być na początku jakieś nieporozumienie, jakieś niedomówienie, ale nie zrażaj się, bo ta historia jest jak najbardziej dla Ciebie wartościowa. Zatem tutaj w okolicach właśnie sierpnia raczej mi się pokazuje, że jako osoba, która ma szansę być aktywna zawodowo, długofalowo. Coś wcześniej może się pojawić, ale mam to takie ulotne, takie jakby miało się zrealizować, a się finalnie nie zrealizuje, bo może Ty nie będziesz czuła, że to jest to. Przez mężczyznę bądź mężczyzna szefem, osoba może być jakieś na początku niedomówienie i karty też pokazują tutaj, że jest aspekt do szkolenia, do uczenia, podwyższenia również swoich kwalifikacji, tak? Mam tutaj to jakby zarysowane. Zobaczymy, co tutaj jeszcze karty by chciały tu. No i znowu pokazuje mi się z ramienia mężczyzny i znowu cesarz. I wszystko to, co jest właśnie poprzez mężczyzn, męskie bądź nawet męski być może sposób wykonywania pracy. W każdym razie coś takiego się tu zarysowało dla Ciebie w aspekcie zawodowym. Pozdrawiam Cię i powodzenia Ci życzę. Magdalena, dzień dobry, Agiatis. No dzień dobry, proszę Cię o horoskop dla mnie na czerwiec. Dobrze, 2020. Horoskop na czerwiec 2020. Horoskop na czerwiec 2020. Horoskop na czerwiec 2020. Horoskop na czerwiec 2020 dla Magdaleny. Jeżeli chodzi o ten czerwiec, karty pokazują tutaj, że możesz się podobać, możesz również w jakiś tam sposób być zapraszana, ale karty pokazują, że jesteś widziana jako osoba, która jest atrakcyjna, ale nie mam jakby z tej atrakcyjności wyniku na zasadzie długofalowego związku. Raczej możesz czuć większe zainteresowanie, ale nie do końca będzie to to, na czym Tobie zależy w aspekcie związkowym. Karty też pokazują tutaj, że możesz poczuć się oszukana przez jakieś grono ludzi, że nie tak to miało wyglądać, nie tego się po nich też spodziewałaś, ale też karty pokazują, żebyś w czerwcu jakieś działań nie realizowała poprzez działanie na skróty, bo to Ci przyniesie więcej niekorzyści niż korzyści. Zatem związkowo w jakiś tam sposób nie pokazujesz się mi w jakiejś nowej historii, chyba że idziesz w aspekt damski, to osoba, którą znasz, możesz wchodzić w relację tutaj. Możesz się podobać, mogą pewne rzeczy realizować się dłużej niż oczekiwałaś, jakaś grupa ludzi możesz uznać, że Cię oszukała, czy w jakiś ten sposób tego się po nich nie spodziewałaś i nie idź na tak zwane skróty i uważaj na tutaj historię z wodą w organizmie, bo mi się tutaj coś takiego pokazało w czerwcu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Anonim. Nad jaką traumą szczególnie powinnam popracować? Nie wiem, nad jaką traumą powinnaś popracować, bo żeby powiedzieć, że ktoś ma traumę, to jest od tego terapeuta, psycholog, psychiatra, nie karty. Mogę Ci tylko podpowiedzieć, że masz w dacie urodzenia karmę przepracowania uczuć. Karmę, w których miłość i odpowiedzialność jest takim znacznikiem, a ta energia Ci się nagromadziła i warto, abyś
tutaj odpowiednio definiowała aspekt uczuć. Kiedyś, najprawdopodobniej w poprzednim wcieleniu, w jakiś tam sposób kogoś porzuciłaś, kogoś zostawiłaś i teraz, aby to odpracować, należy z dużym szacunkiem się odnosić do każdej osoby, którą napotykasz. Czy to jest nauczyciel, czy to jest osoba starsza, czy to jest osoba, z którą wchodzisz w związek, dbać o szacunek wzajemny. I to jest do przepracowania. Jeżeli chodzi o traumę, to polecam, jeśli uważasz, że coś takiego przy Tobie jest, skorzystaj z osoby wykwalifikowanej. Ci mogą odpowiedzieć, jaka tu jest karma, jakie są tu czynniki do przepracowania, a nie traumy. Mam nadzieję, że Ci tutaj to pomoże. I również nie marnuj swoich talentów i w jakiś tam sposób znajdź swoją mocną stronę i ją pielęgnuj. Pozdrawiam Cię. Monika, witaj, w najbliższych miesiącach będzie rozwijała się Wasza znajomość. Na to pytanie już, Monia, odpowiadałam tutaj, bo to chyba było wcześniej, zaraz zobaczę. Nie, nie na to pytanie, podobno, ale jednak nie to, dobra? Dobra. Jak będzie się rozwijała Wasza znajomość w najbliższych miesiącach? Jak się będzie rozwijała Wasza znajomość w najbliższych miesiącach? On patrzy za Tobą, ale w jakiś ten sposób nie będzie możliwe pewne rzeczy do zrealizowania. Tutaj jest czas jakby podsumowań, czy też rozliczeń, ale też i gdzieś tam takiego szczerego działania. Zatem karty pokazują, że mimo że patrzę na pewne działania, będzie trzeba poczekać, będą jakieś ustalenia i będziesz wiedziała, na czym stoisz. Czy mimo przeciwności losu nadal chcę pogłębiać Waszą relację? Czy mimo... Tutaj przeciwność losu nadal chce pogłębiać Waszą relację. Czy mimo przeciwności losu on nadal chce pogłębiać Waszą relację? Chce zadbać o to, żeby w jakiś ten sposób były u niego solidne fundamenty, a w jakiś ten sposób jeszcze tutaj coś skrywa. Karty pokazują tutaj, że coś, czego się wstydzi, musi sobie z tym też poradzić i tak i będzie dbał o tą Waszą relację. Tak, bo karty pokazują, co jest za, a negatyw pozytywy, czyli będę chciał zbudować sobie solidny fundament. Muszę przepracować to, czego się wstydzę, to, czego chciałbym w jakiś ten sposób, żeby nie było widziane. I karta rada, że tak. Najbardziej tak. Warto być wsparciem, jeśli on tego będzie potrzebował. Na tipie to wszyscy. Idę na magiczne wrota. Na magicznych wrotach jest też kilka pytań. I mam znowu na mailu pytanie odnośnie na YouTube. Już mówiłam wielokrotnie, że droga na Wasze pytania, moje odpowiedzi, tylko i wyłącznie opcja SMS. I tu mam pytanie, dalej nie mam odpowiedzi od Patrycji, czy to ma być rozkład 12 domów na YouTube, bo jeżeli na SMS-a, to nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. To nie jest na YouTube. Cześć Agata, wysłałam pytanie mailem w sobotę, godzina 10.16. Sobota, w sobotę był który? 16. Mam Cię tu. Czyli jednak zadziało się to, co uznałaś, że gdzieś tam się nie zadziało. Dobrze to rozumiem. Dobra, jak to przyjmie? Jak to przyjmie? Jak to przyjmie? Jak to przyjmie? Pokażcie kartę, gdybyś chciała mu to powiedzieć. Jak to przyjmie? Jak jego osoba to przyjmie? Jak jego
jego osoba to przyjmie. Warto poczekać z tą informacją. No nie, warto poczekać. Gdzieś tam nie ta forma, nie. Karty pokazują, że tutaj, żeby w jakiś ten sposób mu podziękować, to wykaż się umiejętnościami, wiedzą niż tymi słowami, bo karty pokazują tak. Poczekaj, karta tutaj kapłana, co pomoże, raczej wiedzę, raczej to, co potrafisz wnieść, bo jest dyskomfort po tych słowach. Zatem nie tędy droga, kochanie, według kart. Pozdrawiam Cię. Ok, idziemy dalej. Chciałam zapytać, co nagle zaczął do mnie pisać po tak długim milczeniu? W jakim celu on zaczął do Ciebie pisać? W jakim celu on zaczął do Ciebie pisać po tak długim milczeniu? W jakim celu on zaczął pisać po tak długim milczeniu? Okej, tutaj. Wiesz dlaczego? To mało przyjemne to jest, co Ci powiem, ale ja mam wrażenie, że w jakiś ten sposób on... mnie się tu pokazuje tak, jakbyś była osobą, która może mu zapełnić czas, a może w ten sposób, bo emocjonalnie tego nie widzę, żeby coś czuł do Ciebie, czy też chciał. W jakiś ten sposób nie miałem co robić, może odpowie, może w jakiś ten sposób się nawiąże jakaś historia, ale jakby później on znowu, nazwijmy to, zamilknie. Zatem mam wrażenie, że po prostu szukał towarzystwa i w Tobie być może go znalazł. No przykro mi. Chyba, że to dla Ciebie jest coś przyjemnego, no to śmiało. Jak potoczy się dalej relacja z... pyta Marianna. Jak się potoczy dalej relacja z... 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 Może być jakaś ciężkość między Wami, tak tutaj karty pokazują. Dwa, trzeba dać trochę sobie przestrzeni w całej tej historii. Jest jakaś blokada, niemożność realizacji tutaj. Będzie próba jakby przeforsowania pewnych też działań. Warto również wypracować sobie tego, czego Wy oczekujecie od historii, na przykład... partnerskiej, związkowej, tutaj, bo karty pokazują, że aspekt, nazwijmy to, tego, jak ja widzę związek, relacje partnerskie, u Was jest jakby inaczej interpretowane, tak, w całej tej historii. Karty pokazują, że dla niego jesteś ważna i będziesz ważna, bo jest ta wartość tutaj pokazana, ale warto, jak się potoczy, będziesz dla niego ważna, o, tak Ci powiem, tutaj, będzie w jakiś ten sposób chciał mieć Ciebie obok, ale czy razem, to już jest inna para kaloszy, bo tu karty pokazują, że trzeba jakieś blokady przeskoczyć, gdy jest drzewko życia, może to być trudne, czasem jest to niemożliwe. Spójność poprzez płaszczyznę tego, jak widzimy siebie w relacjach partnerskich i to, czego gdzieś tam oczekujemy, jak to jest realizowane, bo będzie też aktywność, ale również, żeby aspekt fizyczny tutaj nie był czynnikiem nadrzędnym. Zatem będziesz dla niego ważna, będzie chciał mieć Cię, nazwijmy to, przy boku, ale czy razem, no to już jest inna para kaloszy. Pozdrawiam Cię. Okej, tutaj. To nie jest na YouTube. Dalej. To też nie jest na YouTube. Monika, dzień dobry. Pytanie na mail, godzina. No i anonim dała na koniec. No.
Mam nadzieję, że nie będzie to w jakiś sposób odkryciem, choć Monik mam tu kilka. Zatem zobaczymy, gdzie ty jesteś, moja kochana. Tu jesteś. Okej. A czy jest ten czas, kiedy nasze drogi się rozchodzą na zawsze? Czy rozchodzimy się już na zawsze, czy może w końcu się odnowić? Czy rozchodzicie się na zawsze, czy uda się to odnowić? Czy rozchodzicie się na zawsze, czy... No pewne rzeczy trzeba poczekać. Taka jest odpowiedź od kart. Tu jest jakby takie zamrożenie relacji. Ktoś nie jest konsekwentny, ktoś jest niesystematyczny tutaj i wypominanie czegoś, tutaj nie może to być w tej historii. Nie, nie jest to na zawsze rozejście. Uda się odnowić po jakiejś oczyszczającej rozmowie, ale żeby to się zadziało, trzeba to przepracować, czyli słomiany zapał, gdzieś tam palnięcie czegoś, rozdrapywanie i wyciąganie jakiejś rany, bo akurat mi to pasuje do sytuacji, takiej uszczypliwości między wami, żeby nie było, ale rozdrapywanie starych ran, dotrzymywać już wcześniej jakby obietnic tutaj, nie, nie jest to definitywny koniec, po jakimś czasie jest możliwość jakby reaktywacji tej historii, ale trzeba rozmowy oczyszczającej, nie kutliwej, ale oczyszczającej. Ściskam cię. Ok, idziemy dalej. Tu. Patrycja, rozkład 12 domów. Zaraz zobaczymy, czy to jest... Inna Patrycja, dobra. I to było chyba to, tak? Tak, rozkład 12 domów. Patrycja. Patrycja, Patrycja z lutego, żeby była jasność, bo tu mam... Patrycja, rozkład 12 domów. Patrycja, rozkład 12 domów. Patrycja, rozkład 12 domów. Patrycja, rozkład 12 domów. Okej. Na dzień dobry. Karta głupca. Karta głupca, nowa jakość, nowa droga, nowe możliwości, nowe wyzwania, nowa ja. Tutaj, ale to już też prośba, żeby w jakiś ten sposób nie działać pochopnie. W historiach zawodowo-finansowych możesz poczuć takie oszukanie, że nie tego się spodziewałaś, nie tak to miało wyglądać, poprzez jakieś ograniczenia, które mogą się przy tobie jakby realizować. Karty pokazują w związkach i we współpracach osobę, którą znasz, bądź osoba, która w jakiś ten sposób z otoczenia tutaj albo wkracza, albo w jakiś ten sposób ci towarzyszy i ona jest bardzo mocno jakby zaznaczona tutaj. Jeżeli chciałabyś coś zakończyć, to jest to jeszcze niedokończone. Jeżeli gdzieś tam czekasz na coś nowego, to będzie to nowe, stare, dosłownie tak. Zwróć uwagę na kwestie związane z pęcherzykami w organizmie, również na kwestie związane z układem pokarmowym, ale i sprawami kobiecymi, bo karty pokazują, że będzie trzeba tutaj włożyć jakieś zainteresowanie. Zakończy się jakiś pewien etap, jeżeli chodzi o sprawy, nazwijmy to zawodowo też finansowe. Karty pokazują tutaj, żeby uważać też na jakieś pożyczki, na to, żeby komuś nie pożyczać. Jeżeli ty będziesz potrzebowała pożyczki, to zwracaj uwagę na warunki, które ci będą ewentualnie tutaj przedstawiane.
Zatem tak, masz szansę na nową jakość, na coś rozpoczęcie od nowa. W historiach zawodowych tutaj możesz poczuć jakby się oszukana, ograniczana, przy czym jakby zamykasz pewien etap i możesz chcieć ruszać w coś nowego, ale inaczej. Mam też pokazane, że będziesz zmieniała sobie towarzystwo i rotowała towarzystwo. W historiach emocjonalnych pokazuje mi się ktoś, kogo znasz. Może to ktoś, kto ci teraz towarzyszy, ale również może to być coś, co powinno się uwolnić, a nie jest to zrobione, ale również w jakiś ten sposób trzeba trochę przestrzeni tutaj, bo mi tu pokazujesz się jakby w takim zamknięciu myślowym i warto też otworzyć się na jakby inny aspekt i rodzaj myślenia. Finalnie karty pokazują tutaj, że masz szansę wypracować sobie nową strukturę w związkach, ale i zawodowo. Pozdrawiam Cię serdecznie. Ok, idziemy dalej. Jak on mnie widzi, odbiera, czuje do mnie, czy będzie o Ciebie zabiegał? Pokażcie karty, pokażcie karty. Jak on Ciebie widzi, odbiera, czuje do Ciebie, czy będzie o Ciebie zabiegał? Pokażcie karty. On jakby tutaj jakby zmienia na twój temat jakby zdanie. Karty pokazują, że jakby to, co myślał, już jest nieaktualne. W emocjach w jakiś ten sposób sam siebie trochę oszukuje, ale nie jest gotowy na to, aby w jakiś ten sposób związkowo zmierzać tutaj. Mam też wrażenie, że on musi nauczyć się iść przez pryzmat tego, jak czuje, a nie tego, co mu się wydaje, że powinno być realizowane. Jeżeli chodzi o kwestię, on ma jakieś lęki, obawy tutaj, ale ja też mam wrażenie, że on potrzebuje jakby poukładać sobie wiele spraw w głowie, bo bez tego nie będzie aktywności, ani tego, w jaki sposób może myśleć, czuć i zamiary nie będą się realizowały, bo jest zbyt dużo lęków, zbyt dużo niewiadomych i zbyt duża informacja na to, że on potrzebuje też zmiany w głowie przede wszystkim. Zatem, jak on Cię widzi, zmienia zdanie. Co on czuje? On nie wie, co ma czuć, bo on jest w karcie maga, a karta maga mówi o tym, że w jakiś tam sposób jest kreowane mu uczucie. Być może w jakiś tam sposób ktoś mu mówił, jak ma czuć, co ma robić i gdzieś tam nie umie się w tym wszystkim odnaleźć. Karta Księżyca to podbija. Czy będzie o Ciebie zabiegał? W obecnych schematach nie mam takiej możliwości, bo on czegoś się boi. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pytanie jest, dlaczego ona mnie obserwuje? A ja nie mam pojęcia, dlaczego Cię obserwuje. Moja droga, nie wiem, czy karty będą potrafiły Ci to powiedzieć. Już potrzymam. Dlaczego ona Cię obserwuje? Dlaczego ona Cię obserwuje? Dlaczego ona Cię obserwuje? Jest na dzień dobry. Chęć komunikacji. Tutaj chcę jakby coś przeanalizować. Ma w tym, nazwijmy to, jakiś w cudzysłowie interes, ale nie zawsze jest to w negatywie pokazane, ale gdzieś tam będzie etap przejściowy. Dlaczego Cię obserwuję? Nie wiem, czy chcę od Ciebie jakąś informację ważną uzyskać, czy w jakiś tam sposób uważa, że Twoja osoba może coś jej wnieść. Dlatego. To było to, czy nie? Tak, okej, idę dalej. Tu. Dobrze. Emilia, horoskop uczucia na czerwiec. Uczucia na czerwiec 2020 roku. Emilia. Czerwiec.
Jeżeli chodzi o czerwiec, nie widzę jakiejś zmiany w aspekcie tutaj związkowym. Karty też pokazują, że na pewne kwestie emocjonalne będziesz patrzyła już inaczej niż teraz. Nie będziesz też z czymś bądź o coś walczyła w emocjach. Taka jest tutaj też podpowiedź w kartach. Karty też pokazują, żebyś nie zabiegała na siłę o jakieś sprawy emocjonalne, czy też o czyjąś uwagę, bo to też nie tędy droga, ale też jest zmiana perspektywy i już nie walczę o coś, o co gdzieś tam nie powinnam, ale również możesz przepracować coś w sobie w aspekcie też emocjonalnym. Zatem co prawda jakby w czerwcu 2020 nie widzę jakiejś nowej osoby, która miałaby się pojawić, ale dużą zmianę w tobie, jeżeli chodzi o patrzenie na sprawy emocjonalne. Pozdrawiam cię. Dzień dobry, proszę o horoskop na najbliższy tydzień. Co się odbywa dobrego i na co uważać? Pokażcie karty. Klaudia, najbliższy tydzień. Pokażcie karty. Najbliższy tydzień. Pokażcie karty. Karty pokazują tutaj, żeby nie odbierać pewnych rzeczy zbyt pochopnie, bądź nie zakładać czyichś działań na tak zwany zapas, tak? Tutaj karty też pokazują, żeby uważać na kwestie właśnie zdrowotne, stany zapalne w organizmie, bo mogą się pojawić i już ingerować i przeciwdziałać na przykład podwyższonej też temperaturze. I jakby ten tydzień jakby może w jakiś tam sposób być taki, który możesz uznać, że nie do końca mi się podoba, to końcówka już mi się pokazuje bardzo, bardzo fajnie, że jakby odchodzisz od czegoś trudnego, wyswobadzasz się również z jakichś emocji, które gdzieś tam się ukotwiczyły, ale również patrzysz przyszłościowo i gdzieś tam rozwojowo, jeżeli chodzi o kwestię tego, co ci ma pomóc, tak? Siódemka kielichów z dziesiątką kielichów, mylny obraz relacji, mylny obraz jakby działań z otoczenia najbliższego, żeby czegoś nie zakładać, bo się możesz gdzieś tam zakotwiczyć w negatywie, a to też nie tak powinno być. Zdrowotnie uważać na stany zapalne w organizmie, również uważać na kwestię powtarzalności, nałogowości, żeby się coś tam nie wytwarzało na zasadzie, że muszę, jeszcze raz muszę, ale końcówka tygodnia pokazuje się bardzo fajnie, bo patrzysz przyszłościowo. Chyba tam jest jeszcze jeden SMS-ik od Ciebie, tak. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy Twoje życie się poprawi na lepsze, będziesz się czuła bezpieczna i szczęśliwa? Czy w przeciągu 3 miesięcy Twoje życie poprawi się na lepsze? Pokażcie karty. Czy w przeciągu 3 miesięcy Twoje życie poprawi się na lepsze? Czy w przeciągu 3 miesięcy? O tak, jak najbardziej. To się może zadziać wcześniej, ale tak, w ciągu, tu już transformujesz. Tu już idziesz aktywnie, tu dodajesz siłę, a tu już masz wszystko w swoich rękach. Tak, jak najbardziej tak. Okej, kolejne pytanko. Live. Jak jest tu, to piszemy YouTube. Live tylko i wyłącznie w piątki. Po około 17, żeby była jasność. Kiedy, w jakich okolicznościach poznam i kim będzie mężczyzna, z którym stworzę trwały, szczęśliwy związek? Justyna. Pokażcie karty. W jakich okolicznościach poznasz i kim będzie, z którym stworzysz związek? Pokażcie karty. Justyna. W jakich okolicznościach poznasz i kim będzie mężczyzna, z którym stworzysz szczęśliwy związek? Pamiętaj, Justyna, że poznanie osoby do związku szczęśliwego nie zawsze definiuje się wejściem w tym czasie z nim w związek.
Karty pokazują, że na drugą zimę od dnia dzisiejszego będzie to osoba, którą Ci ktoś podpowie, podsłyszy, bądź ktoś będzie o Tobie wyciągał gdzieś tam jakieś informacje i wtedy tworzy Cię jakby trwały związek. Karty pokazują tutaj, że na początku możesz mieć mylny jakby obraz tej osoby. Osoba, która będzie podobna wiekowo, bądź kapkę starsza. Karty też pokazują research o Was, o sobie, czyli karta Gierka Mieczy mówi, poznajemy się w związku poprzez podpowiedzi, szepty, być może ktoś gdzieś Cię zauważy i będzie się pytał o Ciebie, bądź Ty będziesz się pytała o niego, bo gdzieś tam jest w okolicach. W każdym razie poprzez podpowiedzi, szepty, czasem jest to swatanie, czyli wiesz co, bo wiemy, kto by do Ciebie pasował, bo wiesz, kto by do Ciebie pasował i tak dalej, i tak dalej. Zatem raczej przez szepty, raczej poprzez research, głosy jakieś, podpowiedzi, Wy wchodzicie w wspólny związek. Zek. Pozdrawiam Cię serdecznie. I tu. Jak będzie wyglądać Twoja sytuacja zawodowa, finansowa do końca tego roku? Dobra. Jak będzie wyglądała Twoja sytuacja zawodowa, finansowa do końca tego roku? Pokażcie karty. Jak będzie wyglądać Twoja sytuacja zawodowa, finansowa do końca tego roku? Pokażcie karty. Jak będzie wyglądała Twoja sytuacja zawodowa, finansowa do końca tego roku? Jeżeli będzie takie trochę to poskakane, że się tak wyrażę, karty pokazują, że Ty masz możliwość aktywności zawodowej w swoich rękach. Ta osoba ma jakby swój los we własnych rękach. Karty też pokazują tutaj, żeby zwracać uwagę na aspekty też jakby urzędowe, administracyjne. One mogą być jakby nie do końca właściwą drogą, czyli nie wiem, urzędy administracyjne, agencje pracy, jeżeli byś chciała w tą stronę, to nie jest to do końca dobry kierunek. Zawodowo mi się pokazuje, że finansowo jakby w dużej korzyści tutaj w okolicach listopada. Pokazujesz mi się i w dużej aktywności, po zmianach w strukturach pracy i poprawie jakości wykorzystania swojego potencjału i podążanie zawodowo w tym, co kochasz, w tym, co lubisz. Do tego czasu może być chwiejnie, ale masz moc w swoich rękach. Zatem jeżeli uważasz, czy też powinnaś według swojego myślenia, coś zrobić, to zrób. Karty pokazują stracony czas poprzez działania jakieś administracyjne. Być może jakieś kwestie umowne, które w jakiś tam sposób uniemożliwiają reaktywację czegoś bądź działań. W każdym razie może być do tego czasu różnie. Później idzie to w taką właśnie dosłownie do góry energią w historiach właśnie finansowo-zawodowych. I to było ostatnie pytanie na dzisiaj, zatem ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za zaufanie. Widzimy się w Waszych pytaniach, moich odpowiedziach jutro, a dzisiaj mam nadzieję dla Was zmontować jeszcze horoskop dla baranów na czerwiec 2020 roku. Nagrałam również tutaj filmik w aspekcie imienia naszego patrzonego przez Tarota. Jeszcze nie wiem, kiedy go opublikuję, może w czwartek. Zobaczymy, a w każdym razie już jest nagrany. Jeśli mi się spodobał, jak to wyszło, to myślę, że w czwartek powinien być puszczony. Dziękuję Wam jeszcze raz. Całuję. Pa, pa.